Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam Was dzisiaj na pierwszy odcinek z nowej serii Hitman Absolution, czyli Hitman Rozgrzeszenie. Zapraszam. Diana, moja wieloletnia opiekunka w agencji. Ona zapewniała mi tajność. Ja odwdzięczałem się doskonałością. Ufaliśmy sobie. 10 dnia zeszłego sierpnia o 20.11 Diana rzuciła najpotężniejszą agencję zabójstw na kolana. Wyczyściła wszystkie konta, zniszczyła wszystkie linie komunikacji, wystawiła agentów i zniknęła, korzystając z zamieszania. Odtworzona agencja znalazła ją i zleciła mi kontrakt. Pewnego dnia pomyślę o tym jako kolejnym zleceniu. W końcu tym właśnie się zajmuję. Diana ciągle o nim mówi. O czasach, gdy zaczęli razem pracować. Te opowieści lubię najbardziej. Czasem chciałabym być taka jak on. Wiem, że niektóre rzeczy, które robi, są złe. Nawet bardzo złe. Ale myślę, że można być jednocześnie dobrym i złym. Jeśli robił to, by komuś pomóc, to było dobre. Prawda? Zaczynamy, słuchajcie, od początku gry. Poziom... No zaczynam od początku, tak? Czyli ten poziom będzie najniższy. Tu jest początek. Poziom łatwy. Wybieramy. No i za chwilę powinniśmy rozpocząć naszą misję. Musisz być dzielna. Zabierze cię pewien człowiek. Nie mogę iść z tobą. Tak musi być. Obroni cię. Ten człowiek jest inny. Nie oceniaj go za to, co mógłby zrobić. Może pewnego dnia to zrozumiesz. '47. Mówi Benjamin Travis. Pieniądze zostały przelane na twoje konto. Witaj w Chicago. Zajmowanie się swoimi to bardzo trudna sprawa, ale Diana Burnwood musi odpowiedzieć za zdradę. Mógłbym wysłać jeden z naszych zespołów, ale to zadanie dla skalpela, a nie młota. Powody nie mają znaczenia. Dokładnie. Powodzenia, 47.
z loda. Tak, wiem, pozbędę się go. Spadaj stąd! Niczego nie potrzebuję! A twój partner? Jaki partner? Podczas tego zadania kluczowe elementy gry będą podświetlone. Przede wszystkim postaraj się zabijać dyskretnie i pozostać niezauważonym. Spójrzmy na interfejs. W lewym dolnym rogu znajduje się niebieski pasek zdrowia. Obok niego znajduje się radar. Używaj go, by orientować się w położeniu przeciwników, celów i punktów wyjścia. W prawym dolnym rogu widzisz wybraną obecnie broń z informacją, czy została ukryta. Obok broni znajduje się żółty pasek, wskazujący pozostałą ilość instynktu. Jeśli się on wyczerpie, nie możesz używać wymagających go umiejętności. Czyli pierwszy instruktaż mamy za sobą. Rozejrzyjmy się tutaj co nieco. Piękne góry. Droga, którą żeśmy przyjechali. No, przepiękne okoliczności, trzeba przyznać. No, ale czeka na nas misja. Samochód z lodami. Kamery. Wciśnij F1, by otworzyć notes i zobaczyć cele. No to wciskamy. Jak twierdzi szef wydziału ICA, Benjamin Travis, moja dotychczasowa opiekunka, Diana Bernwood, dopuściła się zdrady i porwała ważną dla agencji osobę. Dziewczynę imieniem Victoria. Mój cel. Eliminacja Diany i odzyskanie dziewczyny. Uwaga osobista. Diana uratowała mi życie. Chociaż motyw jest słuszny, wykonanie tego zadania nie będzie powodem do dumy. Potraktuję ją wyłącznie jako cel. Nie mogę zaangażować się w to emocjonalnie. No tak. Czyli wiemy już, o co chodzi. Wejdź na teren posiadłości, przedostanie się przez potężną, fortyfikowaną główną bramę wydaje się jednak mało realne. Wstępne rozpoznanie wskazuje jednak na obecność innego punktu wejścia w ogrodach. No i tu mamy ekwipunek. Czyli mamy wysoce wydajny pistolet półautomatyczny wyposażony w regulowane przyrządy celownicze, duża siła ognia, precyzja i tak dalej. To jest to samo i tutaj mamy garotę, czyli takie coś do duszenia. No dobra. W takim razie, skoro wszystko wiemy, no to zaczynamy. Nie wiem tylko, czy tutaj możemy podejść, bo coś tu widzę leży. Ale zaraz to wejdziesz na teren zamknięty. A no właśnie. Strażnik przed tobą spróbuje cię aresztować, gdy cię zauważy. Więc zachowaj ostrożność i spróbuj się przemknąć. No to skradamy się naciskając C. I wchodzimy na teren. Reflektory. Podejdź do osłony znajdującej się przed tobą. Tutaj mamy klucz francuski, weźmy sobie. Przedmioty znalezione w trakcie gry mogą zostać wykorzystane jako broń krótkodystansowa. Możesz też ich używać do rozpraszania przeciwników. Rzuć kluczem francuskim w wiadro, by rozproszyć strażnika. A no właśnie. Przyciśnijmy. Zaraz. Jak to mamy wycelować? Nie bardzo wiem. Żaden tutaj element nam się nie podświetla. Gdy jesteś za osłoną, przeciwnikom trudniej cię zauważyć. Teraz może... O, teraz nam się pojawił element. No to rzucamy.
Może tutaj nawet, o. Co? Doskonale. Prześliźnij się, póki strażnik jest rozproszony. Hej, jest tam kto? Dobra, udało się. Jesteśmy już za. Ukryjmy się za drzewem. Jedynka, aby użyć Silver Bowlera, naciśnij ponownie. Gdy celujesz, broń będzie się przyklejać do pobliskich celów. No tak. Celuj w głowę, a potem zwiększ precyzję, dokładnie celując. Czyli shift. No dobra, udało Czyste się. Czyste zabójstwo. Pamiętaj, by ukryć ciało. Jeśli zostawisz je na widoku, ostrzeżesz swoich przeciwników. A no właśnie, ważna informacja, przeładujmy może. Na wszelki wypadek, przeskoczmy przez tą osłonę, tak. Udało się wejść na teren posiadłości. I tu trzeba już być niestety bardzo uważnym. Mamy to ciało i musimy to ciało, słuchajcie, schować. Także tutaj wrzucamy. W różnych miejscach w grze są właśnie ciało takie... zostało ukryte. W schowku znajduje się miejsce na jeszcze jedno ciało. Możesz je tam ukryć. W grze znajdują się właśnie tego typu pojemniki po to, żeby można było... Schowaj broń. Schowajmy. Użyj garoty, by po cichu wyeliminować strażnika przed tobą. A no właśnie. Podejdźmy do niego. Jak ty nie wiesz, to kto? Dobra, jeśli chcę ryzykować... Czyste zabójstwo. Zauważ, że garota pozwala ci od razu przeciągać ciało. A no właśnie. Czyli jedziemy z tym gościem tutaj do tego pojemnika, którego żeśmy już tutaj minęli. Tam mamy miejsce na dwa ciała, więc drugie ciało możemy sobie spokojnie wrzucić, zmieszczą się. Już więcej się niestety nie zmieści. Schowek jest teraz pełen. Dokładnie. Nie ma już w nim miejsca na ukrycie dodatkowych ciał. No więc właśnie. Tu mieliśmy jeszcze jeden schowek przed nami jest. No ale... Z tyłu też widzę jeden. Zobaczmy, co tu się dzieje. No nic tu nie widać za bardzo. Tu możemy wejść do środka, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O, kolejnego mamy gościa. Nie, garotę weźmiemy. Czyste zabójstwo. Pamiętaj, by ukryć ciało. Dobrze. Jeśli zostawisz je na widoku, ostrzeżesz swoich przeciwników. Oczywista sprawa. Tutaj wrzucamy. To jest jakiś kufer na akcesoria. Zobaczymy, jak tu wygląda sytuacja. Postęp będzie zapisywany jedynie dla obecnej sesji. No dobrze, aktywujmy w takim razie ten punkt. Aktywowano punkt kontrolny. Jeśli zginiesz lub postanowisz zacząć od nowa, pojawisz się tutaj. Czyli po prostu save. Save gry. Zapis gry. Zobaczmy, co tu się w ogóle dzieje. Tu jest jakiś gość, który chodzi sobie. Jak przytrzymam kontrol, to właśnie mam ten zmysł. O, tutaj kolejny idzie jakiś gość. Czekajcie, zobaczmy, co on będzie chciał robić. Stoi się, patrzy w naszym kierunku. Czyli tędy nie przejdziemy jednak chyba. W takim razie spróbujmy... O, patrzcie. Tu jest jakiś... Zrozumiano. Rany. Wszyscy latają dziś jak oparzeni. O, idzie dalej, dobra.
Tu trzeba być ostrożnym, słuchajcie. Tak jak nam ten zleceniodawca mówił. Szkolenie agenta 47 i jego wyostrzone zmysły pozwalają mu uważnie obserwować otoczenie. A no właśnie. Może zejdźmy na dół. O, tu jest ktoś. Odwrócenie uwagi, celność lub garota. Wybór należy do ciebie. Dobra. Tu na górze mieliśmy... O, pojemnik. Dobrze, wrzucamy. To jest fajna funkcja, właśnie widzimy przez ściany, widzimy przez żywe płoty. Myślę, co tu zrobić teraz, jak sobie poradzić. Tu jest dwóch gości. Przyszedłeś sprawdzić, jak się mam młody? Użyj instynktu albo spójrz na radar, by znaleźć wyjście. Tylko w dwa miejsca. Do śmierci i do depresji. I musisz być pewien, że będzie. Oni tam poszli, więc może przejdźmy sobie tędy. Otwórzmy drzwi. Znaleziono wyjście z ogrodów. Kryjmy się za zasłoną. Tu możemy zmienić zasłonę. Używaj instynktu, by przewidywać ruchy przeciwnika. No właśnie. Oj, oj, oj. Przeciwnik idzie w stronę barierki i nie dotrze do ciebie. Oby. Tutaj palący się ślad, to mamy właśnie, którędy on będzie szedł. Dobra. Może popchnijmy go? Zawsze może spać przecież. O właśnie. Zróbmy z tym tak samo. O właśnie, udało się, słuchajcie. Dobrze. Zobaczmy, co jeszcze możemy tutaj zrobić. Czy tu są jakieś sprzęty? Nóż jest. Weźmy może ten nóż. Broń widoczna. Schowajmy broń. Tu więcej już nic ciekawego nie ma chyba. O ile dobrze mówię, dobrze mówię. O. Tam jakiś gość jest, może nas zobaczyć. Aby niezauważenie wejść do leżącej przed tobą szklarni, no właśnie, musisz znaleźć przebranie. Poszukaj jakiegoś przebrania. Mamy przebranie. Przebranie ogrodnika. Ogrodnika. Możesz przebywać w nim na terenie szklarni. Tak. Pamiętaj, że inni ogrodnicy przejrzą twoje przebranie, jeśli podejdziesz za blisko. Trzymaj więc odpowiedni dystans. Wejście do szklarni, no właśnie, sprawi, że zbliżysz się do ogrodnika. Nabierze podejrzeń, ale możesz go oszukać z pomocą instynktu. Czyli w momencie, kiedy będziemy podchodzili, po prostu muszę wcisnąć kontrol i to będzie to użycie instynktu. Spróbujmy. Oszukaj ogrodnika. Wy
Wygląda jak mój WK, jak leci? Słyszałeś kiedyś o przestrzeni osobistej? Dobra, udało się. I teraz tak, ogrodnicy mogą nas przejrzeć, natomiast strażnicy nie. Strażnicy przed tobą nie nabiorą podejrzeń, ale musisz uważać na innych ogrodników. Dokładnie. Więc musimy tutaj się jakoś... O ile wiem, dziewczyna nie wychodzi z domu, od kiedy tu jesteśmy. Żadnej szkoły, wizyt znajomych. Trochę dziwne, nie sądzisz? I co sądzisz o nowym przepisie? Tam są strażnicy też. Patrzcie. Strażnicy blokują wyjście. Poszukaj sposobu na ich rozproszenie. Używaj instynktu, by odnajdywać interesujące obiekty. Czyli mamy zawór. On nie został zamordowany? Pewnie jakiś prysznic będzie. Tak. Fantastycznie. Zatłukę tych błaznów z konserwacji. Strażnicy załatwieni. Zyskujesz dzięki temu nieco instynktu. Dobra. Rany, chciałbym mieć z okien. Strażnicy są zajęci. Możesz ich zabić albo się prześliznąć. Wybór należy do ciebie. A, no tak. Ja, że tak powiem, będę postępował w ten sposób, że jeżeli nie będą mi przeszkadzać, to po prostu sobie ich oleję. Pozostawianie ludzi przy życiu jest słuszne, ale może skomplikować próby pozostania niewykrytym. No więc właśnie. To jednak jest właśnie znak cichego zabójcy. Pozostawianie świata nieświadomym i nietkniętym. Dokładnie, dokładnie tak. Czyli musimy przejść jakoś ten dyk z msem. Dobra, idziemy. Przedostałem się przez kompleks. Wchodzę do rezydencji. Zbliżam się do celu. Dobra. Schodzimy w dół. Dobrze. Dostań się do rezydencji i zabij Diane Bermud. Okej. Okay. Zaś Wiktorię przywieź do nas. Dobra. Całą i zdrową. Jest bardzo ważna dla mnie i agencji. Mhm. Przeskakujemy to okno. No i musimy wskoczyć na krawędź. Pan żartuje. Na pewno? To nie rak prostaty? O, a to świetne wieści. Ale mi pan poprawił humor, doktorze? Dobra. Wprawdzie nie jedno, ale drugie. Dobra, przejdźmy teraz przez okno. Jesteś teraz w posiadłości. Twoje obecne przebranie wyda się podejrzane strażnikom posiadłości. Znajdź nowe przebranie albo poruszaj się niezauważenie. Aktywujmy punkt kontrolny. No i tutaj niestety musimy użyć garoty. Mamy, słuchajcie, tutaj nową chyba broń. Ale czekajcie, nie możemy... Zaraz, puśćmy go może na chwilę. Weźmy broń, którą się posługujesz, nie ma tłumika. Huk wystrzału może zaalarmować nieprzyjaciół. Może warto sięgnąć po silver bolery z tłumikami. Przebierzmy się może teraz za niego. Przebranie strażnika posiadłości daje ci pełen dostęp do jej wnętrza. Pamiętaj, no właśnie, że inni strażnicy posiadłości przejrzą twoje przebranie, jeśli podejdziesz za blisko. Trzymaj więc odpowiedni dystans. Bardzo słusznie. Zobaczmy, co tu możemy zrobić. Czy coś tu możemy jeszcze zdziałać? No chyba niewiele. No nic, musimy tutaj wejść do środka, tak czy inaczej. Patrzę, czy w środku ktoś jest. No tutaj nie ma, tam sygnał mamy gdzieś z wnętrza. Ale tu powinno być czysto w miarę, chyba. Lepiej być jednak przygotowanym. Jakiś komputer. Wyłącz system bezpieczeństwa, ale to chyba nie jest to.
Dowody, zbierzmy dowody. W trakcie gry znajdziesz dowody. No właśnie. Zabieranie dowodów spowoduje zwiększenie twojego wyniku końcowego i instynktu. Aha, przebierzmy się. Ale chyba, żeśmy przebrali się za tego samego człowieka, który tam był. No i dobra, wyłączamy system bezpieczeństwa. Okej. System bezpieczeństwa wyłączony. Czy tu jeszcze mamy coś? No nie, to by było tyle. Więc próbujemy wejść do środka. Gdy przejdziesz przez te drzwi, zostanie uruchomiony system oceniający. Mhm. Będzie monitorować twój styl gry i nagradzać cię za postępy. Dobrze. Możesz go zobaczyć w lewym górnym rogu. Oczywiście to, jak wykonasz swoje zadanie, jak zwykle zależy tylko od ciebie. Powodzenia. No to wiemy akurat, że to zależy tylko ode mnie. Tu mamy... Ojojojoj! Lepiej ruszmy tyłki, szef nie znosi się powtarzać. Dobra. Widzicie? Niewiele brakowało, jakby nas zdemaskował. Ten poszedł. A tu ktoś jeszcze chyba był. Jest ktoś. Ten przepis to sekret przekazywany uczniowi przez... Używaj instynktu, by odnajdywać interesujące obiekty. Posłuchajmy, aha, o czym oni mówią. I to sól. Nie, za kogo ty mnie masz? Sól? Proszę. Ja, muszę wam powiedzieć, jestem jednym z najlepszych kucharzy na tym kulinarnym pustkowiu, które zwiecie krajem. Wylewacie roztopione masło, a popcorn. Najchętniej nasycilibyście powietrze cukrem, żeby każdy oddech smakował jak cukierek. I macie jeszcze czelność snuć przypuszczenia co do moich wielokrotnie nagradzanych przepisów? Sól! Wstydź! Dobra, dobra, wyluzuj, pytałem tylko. Już, Chryste, już, szali, precz, powiedziałem! Idź pilnować bramy albo strzelać do puszek, małpiszonie! Dobra. Dobra. Tu nie będziemy się narażać. Przejdźmy może... O! Coś tu jest nieciekawie. A, tamci są na naradzie. Dobra. Czekajcie, może wejdźmy sobie w takim razie do góry. O, tu jeszcze jeden jest gość. Dobra. A tu co my mamy? Tu nie mamy nic chyba. Wejdźmy do środka. Co to jest? Ale kibelek, patrzcie. To jest... Łazienka. O, tu coś mamy. Środki nasenne. Weźmy, może się przydać. Aktywujmy punkt kontrolny. Dobra. Co to jest? Jakaś wanna, patrzcie chyba. Tu piana, ręczniki. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze jest ciekawego. No tu już chyba nie ma nic więcej, słuchajcie. Dobra, wychodzimy. Tu jest ten gość, który... Nie wiem, na co on... Czeka. Patrzy się najwyraźniej, nie będzie chyba nigdzie szedł. A tam trzeba by było coś zrobić, widzicie? Konsola jest jakaś. No nic. Zejdźmy może na dół w takim razie. Tu są ci na naradzie, to dajmy sobie spokój. Czekajcie, no to może w takim razie... O, tu coś jest, moment. Zatruj jedzenie, dobra. Jedzenie zatrute. Ciekawe, kogo się uda otruć w ten sposób. Czy kucharza, czy całą tą ekipę, no ale zobaczymy zaraz. Ryby pokrojone, patrzcie. Hmm.
Nic się nie dzieje. Oj! Nie. Kucharz miesza. O, próbuję! Bardzo dziwne. Jakoś inaczej pachnie. Muskat? Nie. Tylko coś... Tylko posmak. Wykończenie. Coś innego. Czy popełnił pomyłkę? Nie, to nie do pomyślenia. Zaczyna działać trutka. Zobaczmy. Czy ktoś przyciemnia światło? O! O, minus 100 punktów, patrzcie. No niedobrze, ale tu nic nie poradzimy na to. Zmień nóż do filetowania na nóż. Zmieńmy. To jak się dostać na szefowską listę najlepszych do bezpieczeństwa? Ja się może przebiorę za niego. Nosisz przebranie kucharza. Możesz poruszać się po całym parterze posiadłości. A no właśnie. W budynku nie przejrzy tego przebrania, ale uważaj, by nie nosić broni w widocznym miejscu. Dobra. Wzbudzi to podejrzenia. I tu się pozbędziemy. Lodówka. Ciało zostało ukryte. W schowku znajduje się miejsce na jeszcze jedno ciało. Możesz je tam ukryć. O! Spadło mi z powrotem do zera. Za ukrycie. No dobrze, dobrze. Schowajmy ten nóż. Użyjmy radio. Radia rozproszy przeciwników. Dobra. Rzuciłem tabletki do kawy. Zobaczymy, co tu się będzie zaraz działo. Ciekawe, czyja to kawa. Nie wiadomo w ogóle, czy ktoś ją pije. To jest ten na niebiesko, to jest chyba ten szef. Z tego co... czy tu coś mogę zrobić? Nie. Ale tu mamy, co mamy? Apteczkę jakąś, ale nic z tą apteczką nie możemy zrobić. Cześć. No cześć. No i co, długo oni będą wtedy tak stać? Jak to? Nowy pomocnik kucharza, czemu nikt mi nie powiedział? No to ja. W służbie zgłoś się do mojego szefa wywiadu, sprawdzicie. Dobra. Jak go, kurczę, tutaj odciągnąć się zastanawiam. Musimy mu zabrać, słuchajcie, tą kartę. Ale nie wiem, w jaki sposób. Wszystko w porządku, proszę pana? Nowy pomocnik kucharza, czemu nikt mi nie powiedział? Po służbie zgłoś się do mojego szefa wywiadu, sprawdzicie. Pianino? Fortepian. Przewróćmy podpórkę. Tylko czy nam coś to dało?
No, rozglądają się. Słuchajcie. Panna Bernwood jest na górze pod prysznicem i niedługo zejdzie. Aha. Dziewczyna jest w swoim pokoju i na razie tam zostanie. Jeśli któryś z was nie wie, jak to zazwyczaj wygląda, informuję, że osobiście wyznaczę osobę do ochrony bezpośredniej dla każdej klientki. Zmiany co 6 godzin. Nie będziecie, powtarzam, nie będziecie pod żadnym pozorem opuszczać swojego VIP-a podczas służby. Mhm. Wszelkie złamanie procedur poskutkuje natychmiastowym zwolnieniem i wpisaniem na czarną listę. Bądźcie pewni. Jeśli nie wypełnicie obowiązków, wasza kariera w branży dobiegnie końca. To wszystko, rozejść się. A ten gość na górze stoi, cały czas się przygląda. O, odszedł, fajnie. Nowy pomocnik kucharza, czemu nikt mi nie powiedział? W kółko te same teksty. Zgłoś się do mojego szefa wywiadu, co? Gadałeś z dziewczyną? Niewiele. Grzeczna jest, ale taka trochę introwertyczna. Po prostu, wiesz, siedzi i gapi się w przestrzeń. Dzieciak musi mieć nie lada psychiczny bagaż. Aha. Kurczę. Tamten poszedł na górę, a tu trzeba chyba coś do tego przycisku jeszcze. W dupie to mam! Każ przenieść jedną z tych przenośnych toalet do ogrodów. Nie będę ryzykował, że wlezie mi tu ktoś, komu na to nie pozwoliłem. Dobra, ja chodźmy na górę. Najbliżsi współpracownicy. Ojejku, coś tu się zakłapućkałem. Dobra, chodźmy tędy. Jak on poszedł gdzieś indziej, to wtedy możemy pewnie włączyć ten przycisk. Dobra. Oj nie, tutaj nie możemy być chyba. Czekajcie, ale zaraz. A nie, on nie wszedł on tutaj? Ktoś cię zaraz złapano cię w strefie zabronionej, ale jeśli spokojnie zejdziesz na dół, przeciwnik może dać ci spokój. Pan jest głuchy. Wszedł pan na teren zamknięty. Dobra. Ostatnie ostrzeżenia to będą kłopoty. Aresztują cię. Nie uciekaj. Lepiej udawaj, że się poddajesz, albo spokojnie przejdź w ustronne miejsce, w którym zajmiesz się przeciwnikiem. Dobra, czekajcie. Weźmy go. Teraz musimy go gdzieś ukryć. Przejrzano twoje przebranie. Przeciwnicy będą szukać kucharza. Aby odzyskać anonimowość, wyeliminuj świadków lub znajdź inny strój. Widać, cel ucieka. Podjęliśmy pościg. Jeśli natychmiast nie zmienił ubranie. Przejrzano. No nie. Przeciwnicy będą szukać strażnika posiadłości. Aby odzyskać anonimowość, wyeliminuj świadków lub znajdź inny strój. No niestety, nie udało się. To już nie ma co. Musimy chyba wczytać, słuchajcie, punkt kontrolny. Tak, wczytaj punkt kontrolny. Dobra. Musimy teraz tą truciznę zabrać. Aha, czyli już truciznę mamy. Ha. Źle to rozegrałem. No nic. Żebyśmy jakoś... Panna Bernwood jest na górze pod prysznicem i niedługo zejdzie. Dziewczyna jest w swoim pokoju i na razie tam zostanie. Jeśli któryś z was nie wie, jak to zazwyczaj wygląda, informuję, że osobiście wyznaczę osobę do ochrony bezpośredniej dla każdej. Co tu zrobić? Może rzucimy tym? Nie będziecie, powtarzam, nie będziecie pod żadnym pozorem opuszczać swojego VIP-a podczas służby. Wszelkie złamanie procedur poskutkuje natychmiastowym zwolnieniem i wpisaniem na czarną listę. A spróbujmy tak. Baza, uwaga, coś jest na pewno nie tak. Sprawdzam okolice. Dobrze. Dobra. Miałeś wczoraj służbę przy klientce, co? Gadałeś z dziewczyną? Udało się. Niewiele. Grzeczna jest, ale trochę introwertyczna. Po prostu siedzi i gada się w przestrzeń. Dzieciak musi mieć nie lada. Dobra. Ciało zostało ukryte. W schowku znajduje się miejsce na jeszcze jedno ciało.
Możesz je tam ukryć. Nie będę ryzykował, że wlezie mi tu ktoś, komu na to nie pozwoliłem. Ja albo moi najbliżsi współpracownicy. Czekajcie, może... Wciśnijmy. Dobra. Używaj instynktu, by odnajdywać interesujące obiekty. Wyprostuj się, od tego masz nogi. Tak jest. Ktoś cię zaraz zauważy. Wskaźnik uwagi pokazuje kierunek zagrożenia. Spróbuj wymknąć się niepostrzeżenie. Czekajcie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ja chciałbym tą kartę złowić od niego. B. Chodźmy na górę. Chodźmy na górę, chodźmy na górę. Szybciutko schowajmy go. Tam karta została, ale mam nadzieję, że się uda ją jeszcze przechwycić. Dobra. Schowek jest teraz pełen. Dobrze. Nie ma już w nim miejsca na ukrycie dodatkowych ciał. Chodźmy po kartę. Mamy kartę dostępu, fajnie. No i teraz przebierzmy się za kucharza. Oj! No dalej, możesz mi powiedzieć. Będę milczeć jak grób. Ten przepis to sekret przekazywany uczniowi przez mistrza od setek lat. On zaraz wyjdzie teraz. Do grobu, ten ochroniarz. Aha. Czyli to sól. Nie, za kogo ty mnie masz? Sól? Proszę. Ja, muszę wam powiedzieć, jestem jednym z najlepszych kucharzy na tym kulinarnym pustkowiu, które zwiecie krajem. Wylewacie roztopione masło, a popcorn. Najchętniej nascilibyście powietrze cukrem, żeby każdy oddech smakował jak cukierek. I macie jeszcze czelność snuć przypuszczenia co do moich wielokrotnie nagradzanych przepisów? Sól! Wstydź się! Dobra, dobra, wyluzuj, pytałem tylko. Już! Chryste, już! Sami to coś! Lec, powiedziałem! Tylko pytanie... Albo strzelać do puszek, małpiszonie! Czy jest sens jego otrucia, teraz się zastanawiam. Bo mając to jego przebranie, mogliśmy sobie chodzić spokojnie po parterze. Ale teraz i tak możemy. Mamy już kartę dostępu. Wiecie co? Spróbujemy inaczej to rozegrać. Spróbujemy pójść od razu już na piętro. Spróbujmy od razu pójść na górę. Może to się uda? Jeśli nie, no to będzie problem. Jeśli twój wynik jest wystarczająco wysoki, odblokujesz technikę zabójcy. Zajrzyj do notatnika, by sprawdzić swój wynik i... Dobra. Jak twierdzi szef wydziału ICA. Wejdźmy sobie 5000. Cel misji wykonane. Technika już odblokowana w tym punkcie kontrolnym. Czyli 5000 potrzeba, a ja mam też 5000. Czyli, no dobra. Co odblokujesz jako następne? Nie wiem. Nie wiem, co odblokuję jako następne. Natomiast spróbujemy się przekraść tutaj. Dobra. Znaleziono wejście. Znajdź Dianę. Dobra. Cel jest blisko. Dziwne, że tu nikogo nie ma. 47. Pamiętaj. Diana sama się o to prosiła. Zdradziła nas, agencję, kodeks, wszystko, co dla nas ważne. Jest zbyt niebezpieczna, by mogła żyć. Pomyśl o tym, gdy będziesz pociągał za spust. A, tam jest, dobra. Ale on nas zauważy chyba teraz.
scenka. Zgłoś się, 47. Powinienem cię zabić. Czemu to zrobiłaś? 47. Cholera, czemu to nie działa? Wszyscy mamy jakieś granice, nawet ty, 47. Kiedyś mieliśmy honor. Diana, ja... Nie. Musiałam zabrać ją od lekarza. Wiedziałam, że zrozumiesz. Kurwa. Coś jest nie tak. Nie przeżyjesz długo. Proszę, nie mam czasu. Nadal masz szansę. W moim szlafroku... list... Idź już. Weź dziewczynkę i uciekaj. Zanim Travis się dowie. Nie pozwól, żeby stała się tobą. Obiecaj mi. Obiecuję. No tak, Diana znaleziona. Teraz musimy znaleźć Wiktorię. No i oczywiście zabrać ją żywą. Nie zabić. O, tutaj jest. I tu jest ona, patrzcie. Za tą ścianą. Czyli w zasadzie możemy... Tu się już niestety musimy schować. Aha, tam oni są. Dobra. Piękny kominek, patrzcie. Fajnie urządzony. Agent 47 może pokonywać przeciwników szybko i z ogromną precyzją. Wiem. Pamiętaj, że gdy skupiasz się na celach, bardzo szybko zużywasz instynkt. Przekradnij się do końca osłony, tak? Kontrol, aby użyć instynktu. Czekajcie, bo coś ich chyba zaniepokoiło. Aby aktywować strzelanie instynktowne. Nie, zaraz, jak to zrobić? Obróć kamerę, by skupić ją na przeciwniku, a następnie namierz cel. Śmiertelne obrażenia. Skup się na następnym przeciwniku. Aha, w ten sposób. Dopilnuj, by zadać śmiertelne obrażenia wszystkim czterem celom. Dobra. Czyli mnie zobaczyli. Ale udało się również wyeliminować towarzystwo. No dobra. W zasadzie już chyba nie ma
co chodzić. Po cichu. Czy jest sens się przebierać? Broń, którą się posługujesz, nie ma tłumika. Huk wystrzału może zaalarmować nieprzyjaciół. Może warto sięgnąć po silver bolery z tłumikami. No, mam silver bolery z tłumikami, dobra. Ale zaraz, ją musimy nie zabijać. Otwieramy. No i cutscenka. Wiesz, kim jestem? Wiem. Ona nie żyje, prawda? Chodź, trzymaj się blisko. Dokąd idziemy? Agencja od ciebie chce. Nie wiem, może mam... Diana zrobiła to dla ciebie. Dlaczego? Proszę, była moją jedyną przyjaciółką. Zabrała mnie od lekarzy. Opowiedz mi o lekarzach. Nie wiem, wszystko jest mgliste. Jak zły sen. Dlaczego? Musimy już iść. Proszę pana, nikogo nie ma. Cel zdezerterował. Jasny szlak! Obawiałem się, że nie da rady. Mają się tym zająć wszyscy agenci, słyszysz ty? Znajdźcie 47, nim się nam wymknie. No i słuchajcie, w ten sposób zakończyliśmy pierwszą misję. Zdobyliśmy tytuł profesjonalisty, mamy 10 tysięcy punktów. No i cóż, ja w tym momencie z wami się żegnam. Misja, jak widzicie, jest zakończona sukcesem. Dzięki za dotrwanie do końca i zapraszam do kolejnego odcinka. To tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć.